No, bardzo ciężkie spotkanie dla nas. W pierwszej połowie totalnie nie zrealizowaliśmy naszych założeń przedmeczowych. Zmieniliśmy coś w drugiej połowie, lecz nadal było to za mało. Arka Gdynia grała bardzo agresywnie. Wszystkie te 50-50 piłki po zbiórkach, po blokach były ich. Mieli na pewno dużo zbiórek w ataku. My nie zagraliśmy swojego basketu i niestety przegrywamy ten mecz. No, długo czekaliśmy na ten mecz, ponieważ ostatni był przełożony, więc ten początek wyglądał tak, jak przypuszczaliśmy. Wiadomo, że nie chcieliśmy, żeby tak było, żeby ten impact pierwszy był po stronie zespołu z Lublina, ale w miarę meczu, w miarę upływającego czasu przejęliśmy kontrolę i myślę, że od drugiej kwarty byliśmy lepszym zespołem. Można powiedzieć, że dla nowej Arki, ale stara, można powiedzieć, publiczność, ale chyba bardzo dużo pomogła, a tym bardziej, że dwa pierwsze spotkania były na wyjeździe. No tak, ten terminarz tak się ułożył, że dopiero w czwartej kolejce gramy u siebie. Dzisiaj myślę, że mimo tej pory, mimo tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, dużo kibiców przyszło, za coś bardzo dziękujemy i myślę, że naszą grą ucieszyliśmy ich. No i też czekamy, żeby jeszcze więcej kibiców, nie tylko z Gdyni, przychodziło, wspierało nas, bo Suzuki Arka będzie grało w każdym meczu o zwycięstwo.